terapia małżeńska czy związkowa to bardzo dobry sposób na to, żeby podnieść jakość związku, w którym jesteś, jednak nie zawsze warto się na niego decydować. Sam doradzam w sprawach relacji damsko-męskich już od 2008 roku. Dzisiaj powiem Ci, czy i kiedy warto skorzystać z terapii małżeńskiej i co zrobić, jeśli w Twoim przypadku nie warto. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że terapia z reguły nie ma sensu, jeśli w Waszym związku jest już bardzo źle, bardzo mocno złamałeś równowagę uczuć na swoją niekorzyść i tak naprawdę tylko Ty się starasz, a Twój partner jest już bardzo obojętny. W takiej sytuacji naciskanie na pójście na terapię małżeńską będzie kolejnym okazaniem zainteresowania, dalszym przytłaczaniem swojego partnera i stawianiem go w sytuacji, w której on nie chce być. Najczęściej zresztą taka osoba nie zgodzi się na terapię. Chociaż gdyby jednak w takiej sytuacji Twój partner się na to zgodził i pojawił się na takiej rozmowie, to skuteczność konsultacji może być bardzo niewielka, bo do zmian potrzebna jest dobra wola dwóch stron. Jeśli więc liczysz na to, że zabierzesz swojego mężczyznę czy kobietę na rozmowę z ekspertem po to, żeby jakaś osoba z autorytetem wytknęła mu błędy, to możesz się przeliczyć. Gdyby do głębokiej zmiany potrzebne było wyłącznie wytknięcie błędów, to wszyscy bylibyśmy aniołami, bo przecież większość ludzi ciągle nawzajem sobie te błędy wytyka. Żeby w związku nastąpiła znaczna poprawa, nie jest potrzebna wyłącznie informacja zwrotna o tym, co tamta osoba zrobiła źle. Najważniejsze jest dotarcie do sedna problemu, czyli odkrycie, co w ogóle spowodowało, że się od siebie odsunęliście i wyeliminowanie tych przeszkód. Praktyka pokazuje, że najłatwiejszym wyjściem z takiej bardzo trudnej sytuacji jest skupienie się na przeanalizowaniu swojego zachowania i zastanowieniu się, co ja robię źle, że mój partner się odsunął. A najczęściej są to zachowania, z których sami do końca nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego dużo lepszym wyjściem w takich najcięższych związkowych sytuacjach jest indywidualna konsultacja ze specjalistą od relacji i wypracowanie zmian we własnym zachowaniu, które sprawią, że równowaga uczuć z czasem będzie wracała do normy i partner zacznie się na nowo starać. W ciężkich przypadkach może być wręcz kluczowe, żeby Twój partner nie wiedział, że zdecydowałeś się na takie indywidualne konsultacje. Natomiast terapia małżeńska jak najbardziej ma sens, przede wszystkim wtedy, jeśli oboje chcecie dbać o swój związek. To jest krytycznie ważny czynnik. Dopiero wtedy będzie możliwe wypracowanie rozwiązania problemu bez względu na to, jaki on by nie był. Najlepiej sprawdza się to w przypadku poprawy komunikacji, bo to właśnie komunikacja jest głównym problemem w większości związków i poprawa tego czynnika może zmienić bardzo dużo. Wybierając terapeutę, warto zwrócić się nie do dowolnego, najbliższego psychologa, ale do osoby, która specjalizuje się właśnie w terapii par. Na koniec dodam, że ja sam prowadzę takie konsultacje zarówno dla par, jak i indywidualnie, i to dla ludzi na całym świecie, najczęściej przez Skype'a lub telefonicznie. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam do zerknięcia na stronę jakzdobywać.pl. W dziale produkty jest oferta moich konsultacji, tam jest znacznie więcej szczegółów. A na teraz to już wszystko. Do następnego razu. Robert Marchew.